Witamy w 2016 roku. Jak to powiadają, z nowym rokiem, nowym krokiem. Jesteście gotowi na kolejną odsłonę szalonego galopu? Nie? Nie, nie w pracy czy w szkole, w grach. Myślicie, że poprzedni rok był niezły? Ten będzie po stokroć lepszy. Tylko dajcie mu szansę. Prawdziwych kozaków poznaje się przecież nie po tym, jak zaczynają, a jak kończą. Nie bójcie się jednak, pierwszy miesiąc Anno Domini 2016 kilkoma rzeczami może was zaskoczyć. Zaciekawieni? No to jedziemy z koksem. Ręka w górę, kto pamięta ten tytuł? Lasu rozentuzjazmowanych kończyn jakoś nie widzę. No cóż, od pierwszego jej wydania minęło niemal 13 lat, więc trudno się temu dziwić. Idę jednak o zakład, że co najmniej kilkoro z was dostało na ten widok migotania przedsionków. Tak, Amplitude wraca i to w całkiem nowym wydaniu. Znów przydadzą się więc szybkie paluszki i dobre ucho. Cieszycie się? Coś ten 2016 dziwnie wspominkowy. Oto znów powracamy do klasyków PlayStation 2. Ta wydawałoby się niecodzienna sieciowa pralnia na kółkach swoje korzenie ma bowiem w zamierzchłych czasach tamtej konsoli. Oczywiście w niczym to nie przeszkadza, o ile tylko ten pomysł ponownie chwyci. Nowy Assassin? Nie do końca. To druga odsłona bardziej zręcznościowych kronik. Tym razem rzucają nas prosto do Indii 1841 roku. Po co? Wiadomo, by studzić konflikty. A może je wzniecać? Kiedy w 2013 ta nietypowa przygodówka pojawiła się na PC, wielu z miejsca okrzyknęło ją odkryciem roku. Powód? Dająca do myślenia fabuła. Nie ma tu ani przesadnie gęstego klimatu, ani zagrywek rodem z horrorów. Jest za to coraz mocniejsze zatapianie się w bardzo intymnej, ale i zwyczajnej historii. Historii, którą wkrótce poznają także posiadacze konsol. Dobra, macie rację. Faktycznie jest to trochę słabe, że jak na razie 2016 ma nam do zaproponowania jedynie nowe odsłony nieco już przykurzonych hitów. W tym jednak przypadku nie ma co narzekać, bo to jeden z najlepszych RPGów. Do tego z fantastycznym systemem walki z bossami. Oczywiście edycja PC zyska nie tylko na grafice, ale i na zawartości. Wszystkie DLC znajdziemy tu w komplecie. Pozory mylą. I ten tytuł może być tego najlepszym dowodem. Myślicie, że w takiej stylistyce z komiksowymi dymkami nie da się zrobić mocnego horroru? Cóż, mylicie się. Jak bardzo? To już pokażą wam byli pracownicy Telltale Games. Tak, to ci sami, co zmajstrowali odcinkowe Walking Dead. To doskonałe, świetnie zrealizowane, turowe arcydzieło z mocnymi akcentami RPG doceniono już na PC-tach i na urządzeniach mobilnych. Wszędzie zwracano uwagę na dojrzałą fabułę, niezłą mechanikę walk i wybory, które faktycznie coś zmieniają. Aż szkoda, że nowe konsole dopiero teraz dostają ten tytuł. No ale lepiej późno niż wcale. W tym sieciowym RPG-u Kung Fu surfowany jest w wydaniu ekstremalnym. Z lataniem, bieganiem po wodzie, 30-metrowymi skokami i ciosami wyprowadzanymi z prędkością światła. Możecie się śmiać, ale sądząc po popularności tego bądź co bądź niemal 4-letniego już tytułu w innych krajach, chętnych na podobne igraszki i u nas nie zabraknie. Vengeance is my muse. Jeśli dotychczasowe Dark Soulsy za mało was wymęczyły, ten rogal ma spore szanse dopełnić dzieła. Niby prosty RPG z oszczędną, choć całkiem atrakcyjną grafiką, a zszarga nerwy największego twardziela. Tutaj już nie chodzi o samo pokonanie przeciwników, ale przede wszystkim o utrzymanie równowagi psychicznej naszych herosów.
Jak trudne jest to wyzwanie, można przekonać się już teraz, bo gra jest do kupienia we wczesnym dostępie. Premiera to tylko formalność. Niesamowite, jak długo ten tytuł opierał się jakimkolwiek remasterom. Stworzony na GameCube'a, przeniesiony na Nintendo Wii, trwał w zawieszeniu przez niemal 8 lat. W końcu jednak ktoś poszedł po rozum do głowy i wreszcie zdecydował się wydać tego Residenta na inne, wciąż żyjące platformy. Pasjonaci tej serii już pewnie zacierają rączki. Pozostali? Właśnie ziewają z nudów. Chyba nikt nie zaprzeczy, że tak nagły powrót jednego z najlepszych kosmicznych RTS-ów w historii elektronicznej rozrywki to spora niespodzianka. Co prawda od dłuższego już czasu mówiło się o prequelu tej serii, ale jakoś mało konkretnie. Tymczasem po zaprezentowanym parę dni temu zwiastunie wydaje się, że nowy Homeworld pod zmienionym tytułem ma się wyjątkowo dobrze. Jak widać, marzenia się spełniają. A i owszem, to nietypowe połączenie Legend of Zelda z módzką Dynasty Warriors już raz gościło na łamach naszego przeglądu premier przy okazji jego debiutu na stacjonarną maszynkę Nintendo. No ale przecież znacznie większą estymą cieszy się przenośny 3DS, stąd i na nim nie mogło zabraknąć tego tytułu. Jeśli ktoś kocha tę serię, to aż żal nie wziąć jej do kieszeni. Ten tytuł zna już chyba każdy. Wszak kolejne jego epizody towarzyszyły nam przez niemal cały ubiegły rok, za każdym razem wzbudzając niemałe emocje. Co by nie mówić, patent na rozgrywkę w tym interaktywnym serialu był naprawdę niezły. Jeśli dotąd go nie poznaliście, to pudełkowa limitka z bajerami będzie doskonałą okazją, by to zmienić. Pillars of Eternity udowodnił już dobitnie, że może stanąć u boku najlepszych RPGów w historii. Baldur's Gate w końcu znalazł godnego siebie sukcesora i chyba lepszej rekomendacji nie potrzeba, nawet jeśli rozprawiamy tu tylko o dodatku, a właściwie o jego drugiej części. Ktoś się z tym nie zgadza? Kojarzycie platformowego Braida? To ta niezwykle oryginalna produkcja po brzegi wypełniona łamigłówkami dla najtęższych umysłów. Najwyraźniej jej twórca nie wyprztykał się jeszcze z pomysłów na to, jak zmusić nasze szare komórki do intensywnej pracy, bo oto częstuje nas jeszcze smakowitszym daniem. No sami zobaczcie, czy nie macie ochoty na eksplorację tak przepięknego i cudownie zagmatwanego świata? Pierwsze spojrzenie na tytuł i już wiadomo, co to za gra. Przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Jakby nie patrzeć, Dragon Quest to przecież jedna z kultowych serii japońskich RPGów. Cóż, chyba nie tym razem. Twórcy popuścili wodze fantazji i postanowili ożenić RPGa z Minecraftem. Co z tego wyjdzie? Przekonamy się niebawem. Jeszcze trochę i każdy większy filmowy hit będzie miał własną klockową odsłonę. Czego tu bowiem nie było? Harry Potter, wszystkie odsłony Gwiezdnych Wojen, Indiany Jonesa, Piratów z Karaibów, Hobbita, a nawet Parku Jurajskiego. Teraz do tej przepastnej biblioteki dołączają jeszcze superbohaterowie z grupy Avengers. Nie przeczę, tej serii nie da się nie lubić, ale sami chyba przyznacie, że co za dużo, to niezdrowo. Nowa Lara Croft z biegu wpada na PC. Zaskoczeni? Nim jednak zaczniecie świętować, rzucając wokoło nieśmiertelne dziękujemy posiadaczom konsol za beta testy gry, zalecam szklankę wody dla ochłody. Oficjalnie jedynym potwierdzeniem tej daty premiery jest karta produktu na stronach Steam. Przynajmniej na chwilę, kiedy powstawał ten materiał. Miejmy jednak nadzieję, że ten plan się ziści. Mocno trzymamy za to kciuki.
As I walk through woods and sands, through the flames of burning lands, my feet are torn, they're torn to strands. I will not thirst. And I saw something. I realized my father was right. Who the hell are you? I suspect you already know. Trinity. Posiadacze Xbox One stracą może pod koniec stycznia jedną ze swoich ekskluzywnych perełek, ale na pocieszenie dostają do niej pierwszy, świetnie zapowiadający się dodatek DLC, a do tego jaki klimatyczny. Jedno jest pewne, z babą Jagą nudzić się nie będziemy. Lara. Dad? No, it can't be. Wait. Someday, you'll understand. Mocno wkręceni w rajdy samochodowe? No to gra sygnowana nazwiskiem jednego z najlepszych kierowców WRC i wielokrotnego mistrza świata zapewne podniesie wam ciśnienie. Oby tylko jej jakość szła w parze z tak głośnym tytułem, bo wydany niedawno Dirt wysoko zawiesił poprzeczkę. Przeskoczyć ją z pewnością nie będzie łatwo. Jakby wojna ukazana w pierwotnej edycji This War of Mine była za mało sugestywna i dołująca, w wersji konsolowej twórcy dorzucają jeszcze dzieci. Nie trudno zgadnąć, jak bardzo może to skomplikować podejmowanie i tak trudnych już decyzji. Nie wspominając nawet o towarzyszących temu emocjach. Uwaga! Gra z gatunku bardzo ciężki. Czujcie się ostrzeżeni. Czerstwy Duke Nukem ma swojego damskiego naśladowcę. Skąd to porównanie? Ano stąd, że w tym projekcie palce maczali byli twórcy pierwszych odsłon Księcia. Co prawda zamiast strzelaniny FPS mamy tutaj szybką grę akcji z elementami RPG, ale pod względem serwowanych nam sucharów w niczym nie ustępuje ona przygodom Duke'a. Tylko jakby eksplozji było nieco więcej. I tym wybuchowym akcentem kończymy nasz przegląd nadchodzących premier. Coś już sobie upatrzyliście? Nie? To spokojnie. Pamiętajcie, że to dopiero przygrywka przed prawdziwym wysypem gorących, mocno wyczekiwanych hitów. Pierwsze ich jaskółki zobaczycie już w lutym. A na razie życzymy wam wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia za miesiąc. W jedynych i niepowtarzalnych benchmarkowych premierach gier. Trzymajcie się.